Witam, witam Was serdecznie w kolejnym 8 odcinku już z naszej serii na Kolonii, czyli Kolonia 1990, tak prościej seria się nazywa. I mamy dzisiaj ciekawą sytuację związaną z rzepakiem na tej mapie. Patrzcie, tutaj obsiałem i tutaj nadal rośnie, a tutaj już jest gotowy do zbioru. No więc uszykujemy dzisiaj bizona naszego i pojedziemy, patrzcie. Kurde, czemu mi się tutaj wzięło? Dobra, mamy tutaj big bugi. Paletę na sadzonki, która się teraz przewróciła. Gdzie ona jest w ogóle? Tutaj. Okej, poukładam to. A wy możecie w tej chwili, jeśli chcecie, zostawić łapkę w górę. A ja przechodzę już do pracy. Będziemy pracować dzisiaj. Co tutaj najczęściej robimy, czyli praca. Dobra. Cofnę. I zaraz uszykujemy MTZ-kę. I MTZ-ka będzie miała miejsce, no dobra, pojedziemy trochę po sąsiedzie, a dobra. Tutaj mamy autostrada. Dobra, idziemy teraz po MTZ-kę. Tutaj jest MTZ-ka, tutaj mamy żuka z tamtego odcinka, który tak wygląda, tak się prezentuje. Ta się na 8 zakończyło, ale tutaj zobaczymy, czy na razie jeszcze się nie kończy seria. Kurde. Nie mogę. Dobra, włączę sobie huda. No co się dzieje? Na kolonii to najlepsze bramy są. Dobra, jedziemy, patrzcie, tak ładnie. Ja to na modhubie znalazłem tą MTZ-kę. Mi się dosyć spodobała, więc... postanowiłem ją zakupić, więc nie mam nią. I tu mam jeszcze konsola ładowacza. Zobaczymy, czy będziemy zarobieni, czy niestety nie. Na żniwach. Przyłączamy. I MTZ-kę zaparkujemy. Mamy tutaj fajny taki cyfrowy licznik, nowocześniejszy. I ta MTZ-ka mi się dosyć spodobała. Taka, to jest model Białoruś 1025 z autosanem D55. Więc weźmy sobie bizona. Dobra, i lecimy. Lecimy rzepak dzisiaj, tak jak w tytule jest. No i mamy tutaj ciężką sprawę, dlatego że będziemy ciężko kosić. Bo mamy rzepak, który jeszcze nie jest gotowy do zbioru. Mamy rzepak po lewej, nie jest gotowy jeszcze do zbioru. A po prawej jest. Dobra, idziemy, żeby tamtego nie skosić, bo tamten będzie na następny odcinek. Chyba że w magiczny sposób farmingowy urośnie teraz, jak idziemy kosić. Wrócić rzepak. Dobra, przejdziemy ten pas. Miejsce. No i co? Jedziemy. Więc na 8 odcinku na usilie się zakończyło, ale tutaj raczej nie chcę. Może jeszcze kiedyś wróci. A co to w ogóle rośnie? Słonecznik zebrany. Dobra. Więc jeszcze może kiedyś do osiny wrócę. Wrócę do osiny. Zrobimy może kiedyś taki powrót do naszych starych serii, ale to pewno będzie 21 farming. I jak te mody będą wychodziły, bo właśnie ciekawy jestem. Farminga 21, czy polska scena moderska się poprawi, czyżby nie, czy nie. Wszystko się okaże na najbliższych latach. Nie latach, po prostu w miesiącach najbliższych, bo to już niedługo właśnie zbliżać, bo w tym roku jeszcze nie będzie. Więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej. O, coś tutaj jeszcze zostało. To może teraz tutaj skosimy. Nie lubię, jak tak jest coś nieporządnie. Nie wiem, nietypowa sytuacja, a wszystko na jednym odcinku sialiśmy, tak powiem wam. Ja się kierownicę poprawię, dobra. Jedziemy.
lecimy. To jest bizonik, bez daszku, bez zadaszenia. Nie, z daszkiem jest, chodzi o to, że nie ma barierek w tym bizonie. Miodowy kolor. Okej, okay, do sąsiada zajechałem. Sąsiad to mi pozwie niedługo, jak tak będę mu jeździł. Może nie, też niedługo będą live, tylko muszę mieć lepszą jakość internetu, bo z taką to, wiecie, ja nic nie zrobię z taką jakością internetu, to szkoda gadać. Tak, dobra. 19% baby. Dobra. Już powoli kończymy i MTZ-ko będziemy wieźli na wiejski skup zboża, czyli tam. Zobaczymy, czy rzepak będzie opłacalny tutaj bardziej. Kurde, nie zapisałem nigdzie tego, ale porównam po ceniach. Zobaczymy, czy cena będzie znacznie większa, znacznie mniejsza, czy znacznie mniejsza, czy taka sama. Praktycznie. Bo dokładnie taka sama to raczej nie będzie. Bo... Ja nie, patrzcie. Czekajcie, bo zapomniałem jeszcze o tym, że to nie jest całe pole tego rzepaku, dlatego że tam jeszcze skrawek zostanie mi do... To będzie pewno na, może na kolejnym odcinku z najlepszej... No, nie najlepszej, tylko z najlepszej mapy na mojej serii. Czyli z Kolonii 1990. Dobra, MTZ-ka już niech tam się rozgrzewa, bo będziemy kończyć. 27% zbiornika mam. Bizon pasuje elegancko, sprawdza się, płci dobrze. Okej, okay, już będziemy zaraz kończyć już pomału to koszenie rzepaku. Czekajcie, cofnę. Okej, okay, już mamy chyba na jeden raz możemy to wziąć, albo i na dwa. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. To już, chyba na dwa będzie musieli wziąć to. Albo nie, zobaczymy. Dobra, na dwa razy trzeba jeszcze poprawić to. Tak to nie może zostać. Nie. Jestem dobry, szanujący się rolnik, więc tak to nie zostanie. Okej. Ta animacja to kurde the best jest. Jedziemy Białorusią, MTZ-ką. Odcinek będzie tak. Kosimy rzepak, bizon i MTZ-ka w akcji. Sypujemy rzepak. Ile będzie litrów? Bo nie zobaczyłem nawet w ciągniku. Zapełnia to się, napełnia się to. Akurat podrosło. Już zobaczcie. Magicznym farmingowym sposobem podrosło, więc na razie zostawimy MTZ-kę i jeszcze skosimy tamto. Co zostało? Zbucimy. Okej, okay, jedziemy za rurę. Chowamy. I zacznijmy od tamtej strony. Będzie łatwiej. Zobaczymy, ile będzie całkowitego zysku, bo magicznym farmingowym sposobem nagle urosło, więc... Bo to farming oczywiście. Zobaczymy, ile
potem będzie kultywowanie tego będę jeździł kultywatorem. Mam taką unię grudziąc. O kurde, a tutaj jeszcze nie urosło. I pewno jak skończę ten fragment, to urośnie tam. Więc to farming. To farming. Farmingowa rzeczywistość, więc. I kurde, nadal sobie do uprawą, to tak się zastanawiałam na ziemniakami. Czy to będzie opłacalne? Tak pomyślałem. Chyba z ziemniakami nie będę sam się bawił. Nie ma co się bawić z ziemniakami. Dobra, jedziemy, jeszcze będę usiadł na raz. I oczywiście całe pole nie będzie. Ciekawe, czy teraz urośnie. Skrawek. Na następnym odcinku będziemy siać. Jeszcze to się wszystko w jednym odcinku zmieści. Zobaczymy, bo seria, mam nadzieję, że będzie się dobrze rozwijała. Albo to dwa odcinki podzielę. Tak będzie najlepiej dla mnie. W sumie. Dobra, czekajcie. I okej, mam już. Dobra, jedziemy. Mamy na razie 400 litrów. O, i się zaczepiliśmy o przez. Dobra. Podjeżdżamy. Dobra. Jedziemy. Muszę MTZ-ką. Teraz miałem jechać do skup zboża, ale... Kurde. Kurde, kierownica wypada coś. Przykręcę sobie lepiej. Żeby lepiej się działa. Jedziemy. Kurde, z sąsiada zajechał. Dobra, jedziemy. Mam na razie 1300 litrów. Dobra, 35% 1742 litry. Zostawmy bizona już. No i co, no i co, teraz jakby tak i tak się pojawiło, to w następnym odcinku to zrobimy. I może razem z kultywowaniem, albo nie, będzie taki osobny odcineczek. Czekajcie, kurde, zaczepiłem się. Muszę się przenieść do MTZ-ki. Dobra, jedziemy na skup. Zobaczymy, ile dostaniemy bez tego skrawka. 1742 litry rzepaku. Tak to wygląda. Po odcinku muszę sobie kierownicę poprawić, żeby było lepiej się trzymało, bo to na tych ząbkach jest, wiecie. To ma... G920, G29, ten wie dobrze. Dobra, jedziemy. MTZ-ka, super model. Polecam wam naprawdę. Ktoś chciał. Dobra, tutaj mamy skręt do tego skupu. Co nie działa? Kurde, co jest? Dobra, R2. Albo najprościej I. No, I.
Dobra, ile dostaniemy? 1000. Mamy około 2000. Kurde, co się stało z kierunkowskazem? Dobra, jest. Nie będę na razie włączał. Dobra, odstawiamy MTZ-kę. Izona już odstawiliśmy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, chyba w mini koszeniu rzepaku. Bo tak może być. Nie wiem, co będzie. W następnym odcinku będzie to mini koszenie i zobaczymy, jak pójdzie, jak potoczą się losy dalej na kolonii. Jedziemy. Otwórz mi jeszcze sobie. Dobra. Te bramy otwórzmy. Dobra, dobra. Sobie zaraz, dobra. Tutaj jest miejsce, dobra. MTZ-kę przestawimy do odpowiedniego garażu. Dobra. Odstawimy MTZ-kę, zamknijmy garaże. Tak będzie najlepiej chyba. Okej. Odstawiliśmy MTZ-kę i zamknijmy jeszcze autosana do garażu. Okej, zamknął się. Więc ja się żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym, już 9, by to będzie 9 odcinek, gdzie będziemy wycinać to, co właśnie chcę zrobić. Osobny film, żeby nie było tak nudno, że nagle będziemy toś kosić, a potem nagle będziemy kultywować, więc... Więc do zobaczenia w następnych odcinkach, z Farming Simulator, z wszystkich serii różnych, które tam są, czyli Kolonia, duże takie granie, czyli... Bo dzisiaj już był jeden odcinek z takiego czegoś i jeszcze Kolonia i co tam Kolonia i jeszcze... Ma precenzja, bo może też będzie, nie wiem kiedy. Na razie.